Wczorajszy dzień 11 marca, no niestety na terenie powiatu był dosyć ciężki, można powiedzieć, że bardzo ciężki dla strażaków. Obrazują to proste liczby. W ciągu jednej doby 320 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Porównując to do chociażby całego bieżącego roku od początku, od 1 stycznia do niedzieli włącznie, tych zdarzeń w powiecie było 320, więc w ciągu jednego dnia wykonano tą pracę, którą wykonano w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Pierwsze zgłoszenia o 1:43 w nocy, z niedzieli na poniedziałek, i od tego momentu co godzinę kilkadziesiąt zgłoszeń, aż do południa dnia wczorajszego, ciągle do nas spływało. No niestety do wieczora i łącznie z dniem dzisiejszym, gdzie pojedyncze zdarzenia są jeszcze obsługiwane, strażacy cały czas pracowali. Zdarzenia dotyczyły w zasadzie całego powiatu. Od Brześć, poprzez Oświęcim, gminę Chełmek, gminę Kęty, Osiek, Przeciszów, gminę miejską Oświęcim, gminę Oświęcim. W zasadzie w każdej miejscowości doszło do jakichś zdarzeń związanych z wiatrem. Począwszy od niewielkich uszkodzeń budynków, połamanych drzew tarasujących drogi, czy wejścia na posesję, aż po rzeczywiście duże zdarzenia związane z zerwanymi całymi dachami. No, tych zdarzeń było kilkanaście, w których budynki mieszkalne bardzo znacznie ucierpiały, kilka, w których zostały pokrycia dachowe całkowicie zerwane. No, naliczyliśmy około 135 uszkodzonych budynków w różnym stopniu. No, niestety te działania zajmowały strażakom bardzo dużo, ale oczywiście strażacy OSP, którzy prawie wszyscy uczestniczyli w działaniach w dniu wczorajszym, i jednostka ratowniczo-gaśnicza i komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na tyle byli mobilni, że nasze siły powiatowe wystarczyły do opanowania tego zdarzenia.